ekonomista i księgowy to nie jest to samo. Z jednej strony mamy te kierunki, nasza oferta jest po prostu bardzo szeroka i mamy te kierunki ekonomiczne, które uczą stricte zarządzających działalnością gospodarczą. Dają umiejętności na przykład do założenia własnej firmy i prowadzenia później tej działalności z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych. Dają pewne podstawy znajomości prawa. A druga ścieżka to jest zarządzanie firmą rodzinną. Ekonomia i zarządzanie firmą rodzinną, gdzie jakby jest oferta dostosowana dla sukcesorów, dla następców, no osoby, które już są w jakiejś działalności gospodarczej, są w firmach rodzinnych, pracują w tych firmach bardzo często. My dostarczamy im pewnej wiedzy ekonomicznej po to, żeby bardziej orientowali się w przepisach prawa. Wiadomo, zmienność gospodarcza, zmienność przepisów prawa w gospodarce, w rzeczywistości gospodarczej jest bardzo duża dzisiaj. Trzecia ścieżka w ramach studiów ekonomicznych u nas, czyli studia dualne. Już od drugiego roku, no bo jednak pierwszy rok musimy zdobyć, tak? Modułowe nauczanie w systemie dualnym. Zdobywamy bardzo dużo wiedzy, studenci zdobywają bardzo dużo wiedzy, czyli mają dużą dawkę informacji na początku, więcej niż zazwyczaj na pierwszym roku. Czyli są to studia jednak trudniejsze, takie mam wrażenie. Natomiast już od drugiego roku mogą zarabiać. Mają wiedzę, mają umiejętności, 2 plus 3. 2 dni studiowania, 3 dni stażu albo praktyki. Często bardzo płatnej. Chcą zdobyć praktykę. Po ukończeniu studiów 3-letnich licencjackich już mają 2-letni staż pracy.